Biskup Ignacy był po takiej swoistej kwerendzie. Pochodził, popytał, czy ma lecieć do Rzymu, ponieważ jego archidiecezja, z której pochodził, katowicka, w roku świętego Jacka pielgrzymowała do Rzymu. I tak mu wszyscy po kolei mówili, że chyba już nie, bo nie trzeba. I ja mu powiedziałem, no nie, nie, ksiądz biskup, senior, nie leci. No mówi, tak mówisz? No to dobrze, no to polecę. I to był mniej więcej cały nasz biskup senior, pierwszy biskup koszańsko-kołobrzeski. Do ostatnich chwil posłuchał i zrobił, co należy. Opowieść o budowniczym naszej diecezji, księdzu biskupie i kardynale nominacie Ignacym Jerzu, chcę rozpocząć od pewnego znaku. Tego lata w lipcu byłem w dawnym obozie koncentracyjnym w Dachau koło Monachium i w bloku 26, gdzie była kaplica obozowa, znalazłem taki kamyk, otoczak z zarysem krzyżyka. Tam po prostu stawiałem sobie pytania o źródła wiary, o źródła człowieczeństwa i też tej mocy, która stała się darem Bożym i drogą powołania dla księdza Ignacego Ludwika Jerza, aby budować, aby nie załamać się nieszczęściem wojny i cierpienia i pójść do pracy w kościele na Pomorzu. Jesteśmy w seminarium koszalińskim, o którym z wielkimi emocjami biskup Ignacy mówił jako o swoim dziecku, o oku diecezji czy o sercu diecezji. Ta budowla jest owocem ogromnej pracy, przede wszystkim jego pracy. Mogę powiedzieć, że uczestniczyłem jako kleryk jeszcze w Paradyżu w zapowiedziach wielkiego przedsięwzięcia latem 80 roku, kiedy wybuchła Solidarność, zrodziła się od nowa nadzieja, by nowa diecezja, która wtedy miała 8 lat, mogła zbudować swoje własne seminarium. Spójrz łaskawie na Kościół Koszaliński, który zniósł nowe seminarium. A teraz sprowadził się w wierze wokół następcy świętego Piotra. Spraw, aby wszyscy, którzy będą żyli w tym budynku seminaryjnym, zjednoczeni jako uczniowie Jezusa Chrystusa, modlitwy i zdobywaniu wiedzy, mogli przygotować się przez łaskę Twojego Ducha do godnego ogłoszenia Ewangelii. Wychodząc dalej poza seminarium, zechcieliśmy zobaczyć wiele kościołów, które powstały z błogosławieństwa naszego świętej pamięci kardynała. Na przykład kościół świętego Maksymiliana w Słupsku, kościół jednego z dwóch patronów diecezji. Dwa kościoły, które właśnie razem z seminarium rozpoczęły swoje wzrastanie, to jest kościół pod wezwaniem Ducha Świętego i świętego Wojciecha w Koszalinie. To prawie rówieśnicy seminarium, tego nowego seminarium. Ale także kościół świętego Ignacego. Patronat oczywiście nie przypadkowy w Koszalinie. To nawiązanie do patrona imienia naszego biskupa budowniczego. Myślę również, że warto w tym, co dotyczy historii, zanurzania się w historii i miejscach, które cenił sobie bardzo biskup Ignacy, spojrzeć na Koszalin i Górę Chełmską, która jest bliska szczególnie mojemu sercu, ponieważ pamięć o modlitwie, pamięć o sanktuarium, które miało miejsce od XIII wieku na Górze Chełmskiej, skłaniała biskupa, by starać się o odzyskanie dla potrzeb kultu religijnego szczytu góry i wznowić modlitwę poprzez zaproszenie Ojca Świętego, zaproszenie sióstr kustoszek i zbudowanie sanktuarium. W ten sposób można powiedzieć na tej górze, która nosi dzisiaj właśnie
to sanktuarium nowe Matki Bożej Trzykrotnie Przedziwnej, biskup Ignacy w sposób szczególny zapraszał nas do spotkania z Bogiem. Wiele kościołów w diecezji, kaplic, domów, tak jak dom samotnej matki, to wszystko rodziło się w sercu, w rozmowach, ale także w różnego rodzaju pracach przygotowawczych wokół osoby księdza Ignacego. Myślę jednak, że szczególnym miejscem, szczególną sprawą był powrót do katedry kołobrzeskiej. W sercu biskupa Ignacego, który stanął w epoce milenijnej z kardynałem Prymasem Tysiąclecia, z kardynałem Wojtyłą, wobec ruiny zniszczonej kolegiaty kołobrzeskiej, to jakiś rodzaj skoku ze spadochronem, czy też po prostu skoku w ramiona opatrzności Bożej, jak to często lubił opowiadać. To były trudne czasy. Pamiętam ogólne liczby tylko, że w naszej diecezji było wtedy około trochę mniej jak 600 kościołów, a tylko 300 księży. Szereg kościołów zrujnowanych. Także posługa pasterska biskupa Jerza następowała w bardzo trudnym momencie. Wrócę jeszcze na chwilę do historii, bo ten okres PRL-u to był najtrudniejszy okres. Pamiętamy, że marzeniem biskupa było otrzymanie pozwolenia na budowę kościołów. Każdy alumn seminarium miał zakładaną w Służbie Bezpieczeństwa teczkę. Inwigilowane były rodziny. Troszeczkę zmieniło się w 1980-81 roku. Wtedy, zresztą to podkreślał ksiądz biskup, posypały się troszkę te pozwolenia na budowę, bo chociażby pozwolenie na wybudowanie seminarium. Okres ten oczywiście związany jest z czasem Solidarności, a tu bardzo osobiście jeszcze wspominam księdza biskupa, bo począwszy od sierpnia, czy później już jak powstał zarząd regionu, którego byłem przewodniczącym, zawsze mogliśmy liczyć na jego pomoc. Ważne jeszcze momenty, bo tu czułem wsparcie, takie bardzo osobiste refleksje teraz księdza biskupa przy budowie pomnika marszałka Piłsudskiego. Zresztą zawsze znamy księdza biskupa z jego poczucia humoru. Później mówi mi, jak już pomnik stanął, został odsunięty, że ile razy przejeżdża pod pomnikiem, to kłania mu się nisko panu marszałkowi. Uhonorowaliśmy księdza biskupa, ofiarowując mu statuetkę marszałka, co było dla nas wtedy oczywiście zaszczytem. Jakby dopełnieniem tego wielowymiarowej postaci księdza biskupa Jerza było to, że otrzymał order uśmiechu od najmłodszych. Myślę, to on bardzo sobie cenił. Ksiądz biskup Ignacy Jerzy został uhonorowany nie bez przyczyny tytułem honorowego obywatela Koszalina. To właśnie ten wymiar społeczny jego aktywności jak najbardziej predestynował go do tego. I jeszcze o jednym wymiarze chciałbym powiedzieć, właściwie zewnętrznym, o wymiarze budowania mostów, jak to sam Ojciec Święty powiedział, dobre stosunki z Niemcami przede wszystkim. To były te mosty, zresztą efekty możemy docenić dopiero dzisiaj, za co zresztą ksiądz biskup dostał krzyż wielki za zasługi od Niemców. Dostał też krzyż wielki Orderu Odrodzenia Polski i te dwa krzyże jakby zwieńczają jego wysiłek, z którym przyszedł do naszej diecezji z zawołaniem Chrystusa, że przyszedł rozpalić ogień. Rozpalił rzeczywiście ogień wiary, ale i takiej miłości i nadziei. Zasługą ojca biskupa Jerzy jest zbudowanie tożsamości takiej duchowej naszego kościoła lokalnego, ale też organizacyjnej. Dlaczego mówię duchowej? Bo patronami naszego kościoła jest święty Wojciech,
święty Maksymilian Kolbe, a święty Wojciech, pamiętamy, tutaj na tych terenach nawracał na chrześcijaństwo. Uczestnictwo księdza biskupa w życiu społecznym. To są te wartości, które na zawsze pozostaną i będzie on zawsze w naszej dobrej pamięci. Co o nim powiem? Najpierw to, że to był człowiek wielkiej pokory. Nigdy na nikogo się nie użalał. O biskupie Ignacym jest łatwo mówić, dlatego że on był bardzo przejrzysty, bardzo jednoraki. Pokora biskupa, który miał doskonałe przygotowanie. Tak nawiasem, kiedyśmy potem szukali pieniędzy na budowę seminarium, zjechaliśmy do jednego z arcybiskupów niemieckich, Paderborn, i zostaliśmy tam przyjęci, odesłani do seminarium, ale przy tym odesłaniu do seminarium na nocleg gospodarz tamtejszej diecezji pyta się: proszę księdza biskupa, pierwszy raz księdza biskupa widzę. Mówi do biskupa Jerza: czy mogę wiedzieć, skąd ksiądz rodem pochodzi, bo ksiądz tak dobrze po niemiecku mówi. A ksiądz biskup Ignacy Jerz mówi: miałem dobrą szkołę. O, to gdzie to było? W Dachau. To był człowiek, który umiał rozmawiać z każdym. Nie wynosił się, ciągle mówię o tej jego pokorze i jego słonecznym nastawieniu. Każdemu ufał. Kiedy jakieś braki spostrzegaliśmy, bo księży było bardzo mało, obszar diecezji bardzo duży, to mówi: Tadeusz, tu nie chodzi o to, abyśmy mieli księży takich, jakich byśmy chcieli mieć, albo wydawałoby się nam, że byliby lepszymi. Chcielibyśmy pracować z takimi, jakich mamy, jakich Bóg nam sprezentował, powołał, poświęcił i na tym terenie pracują. Ta pierwsza kuria, pierwszy kawałeczek tego czerwonego domku tu jest, pozostałość, była tak maleńka, że kiedy przyjechał po raz pierwszy do nas arcybiskup metropolita krakowski, Karol Wojtyła, to mówi: Iguś, i ty to nazywasz kurią? Dwa pokoiki i czterech księży? Przyjdź do Krakowa, zobaczysz, jak kuria wygląda. Każdorazowy przyjazd kardynała Wyszyńskiego był połączony z tym, że znów coś biskup otrzymał. Także dzisiejsza rezydencja biskupów jest przejęta przez biskupa Ignacego. Remonty i już miał rezydencję. Starał się o to, żeby mieć własny sąd duchowny, bo bez tego ciężko biskupowi ciągle odnosi się do prawa biskupiego i innych diecezji. I tę instytucję udało mu się wnet powołać, zatwierdzić w Stolicy Apostolskiej. Jego wielkim pragnieniem było mieć księży z własnego terenu, kształtować ich według potrzeb tych ludzi z różnych stron świata, i ze wschodu, i z zachodu, i z południa, i z północy, żeby wytworzyć jeden styl, co się potem z czasem nazywa tradycją. Ciężko było znaleźć teren, jednak w końcu ten teren otrzymał biskup Tokarczuk, obecny emeryt w diecezji przemyskiej, arcybiskup Tokarczuk,
mówi do naszego ówczesnego ordynariusza Ignacego: Ignacy, to, że Kościół jest sprytny, to historia wie, ale że ty nas zaprosiłeś na poświęcenie magazynów, a w środku jest seminarium, tego nawet SBC jeszcze chyba nie wie, mimo że tak wężą. Ciągle mówię o tym człowieku, on się nie zrażał niczym, po prostu miał takie przygotowanie w domu i potem przez wrogów, że wiedział, jeśli się zaufa Bogu i się dobrze współpracuje z tymi, których Pan Bóg na drodze postawia, to dzieło musi przynieść owoce. Tak pragnął, żeby to, co jest istotą Kościoła, a mianowicie miłość, tak pięknie Paweł, apostoł, mówi, nam przypomina dzisiaj też, wiara w Jezusa Chrystusa ma znaczenie tylko wówczas, kiedy działa przez miłość. Caritas jest świadectwem wrażliwości i prawdziwości wiary w Syna Bożego, w Trójjedynego Boga. Miałem szczęście rozmawiać z naszym biskupem seniorem w momencie bardzo istotnym. Prowadziłem rekolekcję do kleryków w Rzeszowie i zauważyłem, że zadzwonił do mnie ksiądz arcybiskup Kowalczyk, nuncjusz apostolski wtedy. Odzwoniłem mu i powiedział, że szuka biskupa Jerza, ma ważną informację do przekazania, nie może go znaleźć i mam go znaleźć, przekazując mu informację, która jest nie do opublikowania i obowiązuje mnie tajemnica. Powtórzył mi, że w następnym dniu Ojciec Święty ogłosi naszego biskupa kardynałem i należy mu tę informację przekazać. Ponieważ wiedziałem, że się jednak wybiera do Rzymu, poszukiwałem go w archidiecezji katowickiej i znalazłem go właściwie na lotnisku. I cały dialog wyglądał w taki sposób, że on jak zwykle żartobliwie powiedział: i co ty chcesz? I ja wtedy mu powiedziałem: no bo proszę księdza biskupa, jutro ubiorą księdza biskupa w takie piękne kolorki, w taką czystą czerwień, a my się cieszymy. I po drugiej stronie była chwila ciszy i potem zupełnie takie nieżartobliwe słowa. Ty powiedz, co to się dzieje? Co się dzieje? Ja mówię, no pięknie, radośnie. Nie, nie, nie. Co to się dzieje? I to wyraźnie było w intonacji zupełnie jakby niepodobnej do niego. Po czym ja za chwilę powiedziałem: ech, proszę księdza biskupa czy kardynała, już sam nie wiem, jak to powiedziałem, to ja pierwszy uścisnę. I on wtedy odzyskał wigor, powiedział: nie duś za bardzo, bo starego przydusisz. To był znowu on, taki właśnie zupełnie spokojny, luźny. Powiedziałem, że proszę księdza biskupa, to do jutra jest tajemnicą, jutro Ojciec Święty ogłosi i będziemy się radować już wszyscy. I właściwie tak się pożegnaliśmy. Powiedziałem: szczęśliwego lotu, szczęść Boże. Potem tylko mi powiedziano, że po tej rozmowie oddał telefon, poszedł na bok, usiadł i tak patrząc na płytę lotniska przez szybę w porcie lotniczym, patrzył gdzieś bardzo daleko. To takie ostatnie informacje, ostatnie chwile. Moja ostatnia rozmowa z naszym kochanym biskupem, kardynałem nominatem, i poleciał.